I uwaga, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy właśnie czuję, że wydropi nam coś dobrego. Moi drodzy, już teraz i już za chwilę. Ej, muzyczka. Hej, cześć, siemanko, ziomeczki. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie otwierać klucze do skrzyni Gamma, czyli najnowszej skrzyni, a nie było dawno case openingów, więc postanowiłem, że tutaj się wam zaprezentuję i po prostu otworzymy sobie fajne klucze. Ale mam dla was fajną rzecz. Za każde 1000 łapek w górę przy następnym case openingu będę dokupował jeden klucz, czyli jeden klucz to 1000 łapek w górę. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i zobaczymy, ile wbijecie łapek w górę. Jak będzie dużo łapek w górę, to nagram kolejny opening z CS-a. Mam nadzieję, że się możemy tak umówić. A co najfajniejsze dla was, wysyłajcie w komentarzu waszego trade URL-a, dzięki czemu te słabsze skiny, które tutaj wylosuję, po prostu polecą do was. Dobra, koniec tej gadaniny, czas zabierać się za otwieranie. Samych skrzyni i kluczy, moi drodzy, mam 15, więc 15 skrzynek będziemy mogli sobie otworzyć. Nie mam muzyczki, więc będę mógł sobie jakąś muzyczkę tutaj podstawić i lecimy. Uwaga, proszę państwa, tutaj w ogóle możemy trafić całkiem ładną M4A1S i mamy AWP Phobos. Nie mam bladego pojęcia, po ile to chodzi. Zaraz zobaczymy. Znaczy, może w sumie najpierw otworzymy sobie te skrzynie i zobaczymy po prostu, co poleci, ok? Lecimy z kolejną. Uwaga, skrzynia numer 2 z 15 i tym razem w stat tracku, czy będzie rewolwer? Będzie. No to jest już drugi fioletowy skin, więc nie tak źle, nie tak źle. Ok, lecimy z trzecią skrzyneczką. Nie wiem, czy będę robił tutaj cięcia, raczej na razie nie. I zobaczymy, czy coś, może jakaś kosa wypadnie. Jak wypadnie jakaś kosa, to będzie fajnie. Ej, ten stat track mógłby być. Chopper bym przyjął. To by było spoko nawet. 12 skrzyń przed nami jeszcze, więc lecimy. Kolejna skrzynia, moi drodzy, i kolejne przedmioty. Zobaczymy, cóż tym razem. Cóż tym razem, a wy pamiętajcie, każde 1000 łapek w górę to jeden klucz przy kolejnym case openingu. Nowa EXO. No nie wiem, nie wiem. No te skiny na razie wydaje mi się, że są słabe, więc i tak pójdą w wasze dłonie. Kolejny, no, przyleciał nam stat track i czy tu będzie Mach 10 w stat tracku? No jest, ale co mi to daje? No nie za wiele. Nie za wiele, więc lecimy z kolejnym, moi drodzy. Kolejny kluczyk, kolejna szansa. No, Izak pewnie by wydropił, znając jego szczęście, kosę. Ja niestety jestem zwykłym użytkownikiem Counter-Strike'a, który jakoś w świecie realnym i wirtualnym tutaj nie ma nic wspólnego za bardzo. Może zmienimy taktykę i będziemy wybierać klucze, a później skrzynie. Więc uwaga, uwaga, o, w stat tracku auk, ale raczej będzie ten tag 9, dokładnie tak. No szkoda, kurde, szkoda, bo chciałbym wylosować coś z tamtych. Może zamknę oczy, kliknę tu, mogę kliknąć? Mogę, o, i otwórz, dobra. Nie, wybrałem losowo, musiałem lekko otworzyć oczy, bo nie widziałem tam. I uwaga, 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 no i Mach 10, mięsożerca, kupa dupa. No, no co ja pocznę, no. Uwaga, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy właśnie czuję, że wydropi nam coś dobrego. Moi drodzy, już teraz i już za chwilę. Ej, muzyczka i... Te 2000 smok cesarski to nie jest super skin. Dałem troszkę na ten opening, więc chciałbym, żeby to mi się w jakimś stopniu zwróciło, ale jak widać, mi się raczej to nie zwróci. Ale miałem pieniądze jakieś tam na Steamie, więc postanowiłem, że sobie wydam, zrobię jakiś case opening. A co? Wyszły nowe skrzynki, to dlaczego by nie zaryzykować? Mamy jeszcze 5, moi drodzy, skrzynek z 15. No dobra, no to ta, nie wiem, byle jaka kliknięta. Nawet nie przeleciał mi żaden czerwony skin, wydaje mi się, w tym openingu, więc całkiem słabo. Pomyślcie sobie, że no jest już tu 15 skrzyń, z których nie wiemy, co poleci. No a za chwilę będziemy wiedzieli, czy w ogóle ten opening był coś warty. No tam tylko to jedno AWP, które przyleciało, ten Phobos, to wydaje mi się, że to jeden z lepszych skinów. To może ta M4-ka, kosmiczna pustka byłaby coś warta, no, no, no nie mam bladego pojęcia. No kolejna skrzynia, 3 do końca, moi drodzy, 3 do końca i cóż tym razem, cóż tym razem. No ja, to jest chyba moment, żebym ja powinienem się załamać teraz. Dobra, dwie ostatnie skrzynie, lewa, prawa, dobra, klikniemy tu, prawa, pyk, leci. Trzymajcie kciuki przed waszymi monitorami, trzymajcie kciuki. Może za chwilę w tym ostatnim losowaniu uśmiechnie się do mnie szczęście i coś trafię. A jeżeli coś trafię, to byłoby spoko, bo na razie te słabe skiny, no słabo. Słabo, no ale wiem, że na pewno wy się będziecie cieszyli. No, tak na koniec P90 Chopper. Swoją drogą wygląda całkiem spoko. Wygląda całkiem spoko. No i tyle, moi drodzy, no i tyle. Zobaczmy od najnowszych. No, jestem ciekaw, po ile w ogóle to jest
po ile to jest warte, zaraz zobaczymy, moi drodzy. Sprzedaj na rynku i poczekam, czy mi się pojawi, czy mi się nie pojawi. Jaka jest cena tego czegoś? No, euro. No to myślę, że więcej też nie będzie warta ta AWP. Raczej, a to jest co? Ślady używania, to przetestowana w boju, więc też takie. No skiny lecą do was po prostu, tak? Dlatego, moi drodzy, zostawiajcie tutaj łapeczki. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz. To był case opening, no i tyle, no nie wyszedł, no słabo. Słabo ze skinami, słabo. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Ale to już zależy od was, ile skrzynek otworzymy. Tymczasem Borem Lasem dziękuję wam. Odwiedzajcie mnie na Facebooku, śledźcie mojego fanpage'a, bo warto. Tam może też wybiorę parę osób, które będą śledziły mojego fanpage'a i te skiny będą chciały, więc lajkujcie, klikajcie, lubię to. Wbijajcie na Instagrama i Snapchata. To tyle. Cześć!